Cześć, z tej strony Agnieszka. Nie bez powodu znajduję się w samym centrum miasta. Dzisiejszy odcinek będzie o dawaniu instrukcji, jak gdzieś dojść, jak się pytać o drogę. Oczywiście wszystko po angielsku. Zapraszam Cię serdecznie. Zanim przejdziemy do konkretnych pytań, jak gdzieś dojść, to skupmy się, o co pytają najczęściej zagraniczni turyści w Polsce. Ja się skupię na Warszawie, bo to miasto najbardziej znam. Jak jest po angielsku stare miasto? Old Town, Muzeum Narodowe, National Museum, Muzeum Powstania Warszawskiego, The Warsaw Uprising Museum, Zamek Królewski, The Royal Castle, Łazienki Królewskie, The Royal Łazienki. Wiem, że brzmi idiotycznie, ale tak jest. Muzeum Historii Żydów Polskich, Museum of the History of Polish Jews i Pałac Kultury i Nauki. Zobaczmy go. Palace of Culture and Science. No, żeby nie wyjść na takiego totalnego już buraka. Warto znać. Dobra, przechodzimy dalej. Zacznijmy zatem od pytań bardzo ogólnych. To są też pytania, które są najczęściej używane. Jak się dostać do Muzeum Narodowego? Excuse me, how can I get to the National Museum? Albo mogę to can wymienić na do. Excuse me, how do I get to the National Museum? Albo prosto, excuse me, where is the National Museum? Czyli gdzie jest Muzeum Narodowe? Mogę też się kogoś spytać, przepraszam, czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie jest droga do Muzeum Narodowego? Excuse me, can you tell me the way to the National Museum? Czyli reasumując, how can I get to coś tam? How do I get to coś tam? Excuse me, where is coś tam? I excuse me, can you tell me the way to coś tam? Mamy też pytania bardziej szczegółowe. Na przykład, przepraszam, szukam najbliższego bankomatu. Excuse me, I'm looking for the nearest ATM. ATM to jest bankomat po amerykańsku, a po brytyjsku jest to cash machine. Drugie pytanie, jak daleko stąd jest na przykład Starbucks? Excuse me, how far is Starbucks from here? Czyli how far is coś tam from here? Mogę też zadać pytanie, czy tu w pobliżu jest jakaś restauracja i wtedy zadaję is there any restaurant near here? Czyli gdzieś tu obok? Albo to samo pytanie is there any restaurant nearby? Mogę też zadać takie pytanie, czy wiesz, gdzie jest biblioteka? Do you know where the library is? Tu pamiętamy o tym szyku. Tak, że najpierw jest pytanie, a potem jest takie jakby zdanie twierdzące. Ktoś też może zadać pytanie, jak długo zajmuje dojście do Muzeum Powstania Warszawskiego? How long does it take to go to the Warsaw Uprising Museum? Zadawaliśmy pytania, a teraz trochę poodpowiadajmy na te pytania. Najpierw zajmiemy się odpowiedziami krótkimi. Ktoś mnie się o coś pyta i ja mu odpowiadam, a to jest tuż za rogiem, to w sumie niedaleko. I wtedy mówię it's just around the corner albo it's just around the corner. Jaka jest różnica? Round the corner jest brytyjskie, a around the corner jest amerykańskie. Znaczy to dokładnie to samo. Mogę też powiedzieć, a zobacz, to jest po twojej prawej stronie. Oh look, it's on your right, it's on your left. Czyli to jest po prostu po twojej prawej bądź lewej stronie. To jest pomiędzy McDonaldem a KFC. It's between McDonald's and KFC. Czyli pomiędzy. Gdzie coś jest i ja mówię, no obok biblioteki. It's next to the library. Next to. Albo coś może być na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. It's on the corner of Marszałkowska and Świętokrzyska Street. Albo to jest naprzeciwko Taco Bell. It's across from Taco Bell. Albo, no zobacz, to jest za Starbucksem. Look, it's behind Starbucks. Behind, za. Pamiętacie, jak zadawałam takie pytanie, jak długo zajmuje dojście do Muzeum Powstania Warszawskiego? How long does it take to get to the Warsaw Uprising Museum? Mogę na nie odpowiedzieć, że zajmuje to na przykład 2 godziny z tego miejsca. It takes 2 hours from here. Czyli coś zajmuje ileś, to odpowiadamy it takes 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Zanim przejdziemy do odpowiedzi bardziej szczegółowych, zajmijmy się tak bardzo pokrótce takimi przerwnikami. Jak udzielam komuś odpowiedzi, no to często mówię potem, następnie, kiedy zobaczysz to, to coś tam. Więc takie przerywniki to są then, after that, next, when you see coś tam, czyli kiedy zobaczysz coś, albo kiedy dojedziesz do czegoś, when you get to coś tam. To są takie przerywniki, warto je znać. Przechodzimy do odpowiedzi bardziej szczegółowych. Go left to jest idź na lewo, go right idź na prawo, turn left skręć na lewo, turn right skręć na prawo. Można też oczywiście iść prosto, go straight, iść przed siebie, go straight ahead, iść wzdłuż jakiejś ulicy, na przykład iść wzdłuż Marszałkowskiej, go along Marszałkowska Street, czyli go along. Możemy też przejść przez most, czyli to będzie go over the bridge, albo przejść przez park, go through the park. Możemy iść także pod górę, czyli go up, albo schodzić na dół, go down. Na przykład iść w górę po schodach to będzie go up the stairs, a schodzić na dół po schodach to będzie go down the stairs. Możemy przejść przez ulicę, czyli cross the street. Albo możemy iść obok czegoś, na przykład iść obok poczty to będzie to go past the post office. Iść obok biblioteki, go past the library. Jak idziemy ulicą, czy jedziemy samochodem, to możemy też skręcić na przykład w pierwszy zakręt. Skręcić w pierwszy zakręt to będzie take the first, tak w skrócie, albo pełnym zdaniem take the first turning. Z kolei skręcić w drugi zakręt to będzie take the second turning, albo take the second i tak dalej. Można też uszczegółowić i powiedzieć, że skręć w drugi zakręt po prawej. Take the second turning on the right, albo skręć w pierwszy zakręt po lewej. Take the first on the left. Dobrze, a teraz trochę przykładów. Chcę dojść z tego miejsca do drugstore. I mówię go straight, then turn left, go ahead until you see the school, then turn right, go straight, and next take the first on the right. After that, go past the post office, and the drugstore is just behind the post office. To jest wszystko na dziś. Mam nadzieję, że te wszystkie zwroty, które były w odcinku, Ci się przydadzą i będziesz mógł je wykorzystywać w praktyce. Dziękuję Ci za obejrzenie. Widzimy się niebawem. Dzięki jeszcze raz. Cześć! Dzisiaj temperatura to chyba jest rekordowa. W ogóle